Przepraszam bardzo, nim jest dzisiaj dla kanału sportowego Krzysztof Stanowski, żeby następne kilkadziesiąt minut rozmawiać o Krzysztofie Stanowskim. Być może masz rację, ja też bym chciał uważam, jest współtwórcą, nasi ludzie się przyzwyczaili do czwórki, jest trójka. Mi się nie podoba ten tok rozumowania, ponieważ kiedy siedzieliśmy w restauracji 4 lata temu, to ja wiem, kim był Krzysztof Stanowski, gdzie był w swojej przygodzie zawodowej Krzysztof Stanowski, wiem, gdzie byłeś ty, wiem, gdzie był Tomek, wiem, gdzie byłem ja. I my we czterech się na coś wtedy umówiliśmy. I każdy z nas szczerze mógł diagnozować świat i mówić o tym, czego oczekuje, jak będzie funkcjonowało życie tej spółki. I ja się trzymam tego, co ustaliłem z wami trzema 4 lata temu. Dla mnie podanie ręki jest droższe od zapisu na papierze. Kancelaria, która tworzyła papiery spółkowe, czyli za zadanie miała za nasze wspólne pieniądze stworzyć dokument zabezpieczający ciebie, Tomka, mnie i Krzyśka, stworzyła dokument nie do końca zabezpieczający interesy spółki, a raczej dające możliwości jednemu członkowi, nazwijmy to, tej spółki, żeby sobie zrobił co chce w jakimkolwiek momencie bez większych konsekwencji. Ja komuś podałem rękę, na coś się umówiłem i generalnie nie chcę mi się dyskutować o kimś, kto po prostu nie dotrzymuje pewnych słów i pewnych ustaleń. Chłopie, ty się zastanów. O co poszło z Krzysztofem Stanowskim? Gdybyś mógł to raz na zawsze ubrać w słowa. Ja widzę po prostu dobrą analogię do zespołu muzycznego, który się właśnie podaje sobie rękę, chłopaki zaczynają jak Beatlesi w pewnym momencie i jeden z frontmenów ważnych postaci tego zespołu postanawia rozpocząć karierę solową, a zespół gra dalej. Było wiele takich przypadków pozytywnych w historii rock'n'rolla. Tak, żeś ja czegoś tu wytłumaczyłeś bez wytłumaczenia. Ja to powiem trochę prościej, bez owijania w bawełnę. Wszyscy na pewno obejrzeli wpis Krzyśka, gdzie opublikował listę najbardziej oglądanych programów. Które to programy rzeczywiście z jego udziałem były najbardziej oglądane, to jest fakt, nikt tego absolutnie nie podważa. Tak. Naturalnie policzył z nudów to, wiadomo, z nudów. Po prostu Krzysiek uznał, że jest większy od nas, jest większy niż siedziba kanału sportowego, która jest. Jest tak bardzo duży, że już nie ma tlenu, którym moglibyśmy razem oddychać. Śpiewał John Lennon przez długi czas w Beatlesach, potem postanowił robić karierę solową. Całkiem niezłą zresztą. Śpiewał Fish w Marillion. Dzisiaj się trzeba zastanowić, czy Fish z zespołem Marillion zrobił więcej niż sam Fish. Nie podoba mi się w tym całym procesie, powiedziałbym, rozchodzenia Krzyśka z kanałem sportowym. Nie podoba mi się w ogóle sposób podejścia do biznesu, bo to jest dziecinada, usuwanie opisu z Twittera, z Instagrama. Ja z Krzyśkiem odbyłem rozmowę, którą wam zrelacjonowałem. Miałem się z Krzyśkiem spotkać chyba 2 tygodnie temu w poniedziałek po mocy futbolu. Mieliśmy ustalić jakieś warunki brzegowe, datę obwieszczenia odejścia z kanału. No Krzyśek się ze mną umówił w środę czy w czwartek i w piątek. No to po prostu sobie zamieścił oświadczenie. No to po prostu ja jestem za tym. Możemy się rozstać, może sobie każdy iść w swoją stronę. Natomiast no, szanujmy jakieś wewnętrzne ustalenia, tak w procesie zawiązywania spółki i biznesu, jak w momencie, kiedy ktoś z nas ma zupełnie inną wizję funkcjonowania w następnych miesiącach czy latach swojego życia. Rozmowa o biznesie z Krzyśkiem, no to w ogóle jest na poziomie podstawówki, no bo Krzysiek Stanowski dzisiaj publikuje na swoim kanale WhatsAppowym, że we wtorek sprzedaje udziały. To ja znowu się mogę zapytać, kto upoważnił Krzyśka Stanowskiego do takiej informacji? Ale nie, poczekaj akurat, nie, to są jego Michał, udziały. Michał, słuchaj, to są sprawy spółkowe. To są sprawy spółkowe. Tak jak ja się dzisiaj mogę zastanawiać nad tym, dlaczego pan Leśnodorski publicznie opowiadał o tym, że jest cichym udziałowcem kanału sportowego, to każdy sobie dzisiaj może wejść w udziały i zobaczyć, że udziałowcami kanału sportowego są Tomasz Smokowski, Michał Pol, Mateusz Borek, Maciej Sawicki i nie Krzysztof Stanowski, tylko spółka Weszło TV. Tak naprawdę żaden z nas dzisiaj nie wie, kto jest akcjonariuszem spółki Weszło TV, albo kto wyłożył pieniądze na Weszło TV, albo jakie są układy między Krzyśkiem a każdą inną osobą fizyczną w spółce Weszło TV. I po prostu ja uważam, że pieniądze i biznes lubią ciszę i naprawdę byłoby rozsądniej i normalniej biznesowo, żebyśmy pewne rzeczy załatwiali tak, jak się to załatwia w biznesie, a nie ogłaszali na kanałach, że we wtorek prawdopodobnie podpisuje umowę
o sprzedaży udziałów i za chwilę nic nie będę miał wspólnego z kanałem sportowym, nawet właścicielsko. Niech się to dokona, niech się to zrobi. Wydaje się w spółce oświadczenie, no tak to wygląda na całym świecie. No stary, żaden akcjonariusz, zwłaszcza mniejszościowy na całym świecie, nie jest uprawniony do tego, żeby się komunikować ze światem zewnętrznym w taki sposób, w jaki robi to Krzysiek w ostatnich dniach. To po prostu to nie ma nic wspólnego z biznesem. Krzysiek sam zdecydował się odejść z kanału sportowego, tak? I to była jego samodzielna decyzja i nie wypychaliśmy go, broń Boże. Oczywiście ten żart, który myślę, że byłby żartem inaczej odebranym w innej sytuacji, gdyby nie było Pandora Gate. Wiesz, jaki format piłkarski mógłby prowadzić Stu? Pod jakim tytułem? Czekaj. Coś z jedenastką pewnie. Wykorzystana jedenastka. Natomiast on może nie miał wpływu już jakby kompletnie na decyzję Krzyśka, który postanowił to zrobić wcześniej. Natomiast wydaje mi się, że miał znaczny wpływ jednak na finanse spółki. Bo każdy z nas, gdzieś coś mówiąc na antenie, musi brać odpowiedzialność za finanse spółki. I umówmy się, że odejście jednego czy drugiego partnera z kanału sportowego, gdzie tak naprawdę ani ty, ani ja nie mamy z tym nic wspólnego, było spowodowane jednym czy drugim głupim żartem. I ja potem oglądam instastorki kolegi Gapińskiego, który nie dziękuje tobie, mi, kanałowi sportowemu, tylko dziękuję Krzyśkowi Stanowskiemu, że on pracował w kanale sportowym i zarabiał w tej spółce pieniądze. No przepraszam bardzo, ani panu Gapińskiemu, ani panu Białkowi, ani żadnemu innemu pracownikowi nie płacił z własnej kieszeni Krzysztof Stanowski, tylko płacił kanał sportowy. Z twoich, moich, Tomka pieniędzy. To jest po pierwsze. Po drugie, Krzysiek Stanowski odszedł z kanału sportowego i tak naprawdę go nie interesuje ani to, że spółka straciła pieniądze, ani go nie interesuje to, że za chwilę w tej spółce trzeba zapłacić pensję kilkudziesięciu osobom i kilkudziesięciu współpracownikom. A mnie to interesuje, bo dopóki jestem w tej spółce, to ja dzisiaj muszę brać konsekwencje za te głupie żarty. O zwolnieniu człowieka Wargi dowiedzieliśmy się z materiału Krzyśka. To nie była decyzja kolegialna, że Krzysiek przyszedł, powiedział, słuchajcie, jest taka sytuacja, 10 lat temu chłopak nagrał taki i taki film, jest o tym głośno w internecie, co uważacie, co robimy z Wargą. Prawdopodobnie uznał, że ma prawo do autonomicznej decyzji z racji tego, że pewnie on go tutaj namawiał, prowadził z nim wspólnie poranek, więc tak jak go zatrudnił, tak sobie postanowił go zwolnić bez naszej wiedzy. Słyszę, że Krzysiek wieszczy koniec kanału sportowego w ciągu najbliższych miesięcy, bo takie do nas dochodzą gdzieś sygnały z miasta. Ja wam powiem szczerze, wszystko się w biznesie może zdarzyć. Może się okazać, że pewnego dnia albo się znudzimy, albo będziemy za krótcy, albo po prostu przykryje nas ktoś, albo się zmieni w ogóle znowu mapa mediów, prawda? Że na przykład postawi ktoś na zdecydowanie krótsze formy. No i co? Wszyscy się przeniosą na przykład na TikTok. No nie? Stary, no ale powiedz, co to zmienia w moim życiu? Co to zmienia w moim życiu? 4 lata spędziłem w fajnym projekcie, poznałem kupę fajnych ludzi, zrobiliśmy trochę programów razem, byliśmy jakąś rewolucją na polskiej scenie mediów sportowych. Nawet gdybym się miał zamknąć za pół roku, rok, dwa, co to zmienia? Czy to zmieni mnie jako człowieka? Czy to zmieni cokolwiek w moim życiu? No nic nie zmieni. Myślę, że tytułem podsumowania życzymy Krzyśkowi powodzenia. Przestańmy się już przerzucać, przestańmy gdzieś tutaj też cały czas odnosić się do kanału sportowego, publikować oglądalności, bo to jest kompletnie niepotrzebne. Ktoś wybrał swoją drogę, niech idzie swoją drogą. My mamy swoją firmę, będziemy dbać o tę firmę. Dopóki się ludziom nie znudzi, to będziemy w tej firmie funkcjonować. Jak się znudzi, to sobie poszukamy innego zajęcia albo pojedziemy na dłuższe wakacje. W pracy też chodzi o to, że nie trzeba się kochać. Czasami to jest nawet plus, jak nie jeździsz z kimś na wakacje, jak nie umawiasz się w każdy weekend na kolację. Można się spotkać od czasu do czasu, ale żeby się nie zajechać własnym towarzystwem, no to dobrze mieć zupełnie inną grupę znajomych, zupełnie inną grupę przyjaciół. I tak jak powiedziałem, to, że nam dzisiaj jest nie po drodze, to nie znaczy, że ktokolwiek z nas przekreśla te blisko 4 lata. Wydaje mi się, że patrząc na moją drogę zawodową, na pewno Krzysiek był jednym i jest jednym z najinteligentniejszych ludzi, jakich znam. Wydaje mi się, znajdzie sobie swoje miejsce w internecie, znajdzie sobie swoją płaszczyznę, a my będziemy trwać na swoich płaszczyznach. Bo pewnie Krzysiek, nie wiem, może jest mu ze mną nie po drodze.
Natomiast wydaje mi się, że szanuje mnie zawodowo. To trzeba wyjaśnić, zamknąć, koniec, kropka, dziękuję, powodzenia, zrobiliśmy coś razem, ty idź swoją drogą, nie każdy idzie swoją drogą.